jest bardzo prosta historia. Akurat tego dnia, kiedy ryba się miał urodzić, to był nieczynny oddział w Szczecinku. Nie wiem, nie pamiętam już z jakiej przyczyny, a ponieważ to był pierwsze moje dziecko, więc wywożono do Koszalina, tam gdzie mamy miały rodzić drugie, trzecie, to do Bobolic, do Barwic. I to był przypadek, tylko że on się urodził w Koszalinie, bo zawsze mieszkaliśmy w Szczecinku. Chodziliśmy o tym po naszym podwórku, jako małe te, i czy myśmy kiedyś w ogóle pomyśleli, że my wyjedziemy poza granicę tej ulicy, co nie? Wydawało nam się, że to no, tak zawsze będziemy żyli. On nigdy nie sprawiał problemów wychowawczych. Bardzo ciekawski, wieloma rzeczami się interesował, bardzo fajnie się z nim rozmawiało, bo miał bardzo dużo pytań zawsze. Lubił czytać, bardzo dobrze się uczył. W pewnym momencie ktoś powiedział mi, że w czwórce jest chłopak, który chciałby biegać. Mówię, no to niech przyjdzie. I ktoś mu tam z kolegów powiedział, żeby przyszedł, pojawił się tutaj wiosną. No i zrobiłem mu sprawdzian, zauważyłem, że może coś z tego być. Zaczął trenować, najpierw szkoła podstawowa. W ogóle trenował mnie przez 4 lata, do końca trzeciej klasy szkoły średniej. Na początku września 1992 roku znaleźliśmy się w tej samej klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Na początku wydawał mi się niepozornym chłopakiem, ale dość szybko zaczęłam rozpoznawać jego walory, czyli wielkie zaangażowanie, to, że był sympatyczny, pozytywnie nastawiony do świata. Dosyć liczna klasa, więc to wszystko trzeba było razem połączyć. No. I z tego oczywiście no, on, ryba, umiał się jakoś w tym wszystkim znaleźć, o tak bym powiedziała. Z wszystkimi żył wielkiej przyjaźni. Nasza klasa była klasą szaloną, a Marek nadawał tej klasie taki ton wyciszenia. Bo Marek zawsze w pewnym momencie mówił, że czegoś nie można, że to nie wypada, że trzeba przestać, ale był zawsze z nami, kiedy było trzeba. Czasami jest tak, że o kimś nie można czegoś złego powiedzieć, to znaczy, że ktoś jest nijaki. Nie, Marek nie był nijaki, Marek był ciepły, z Markiem się przyjemnie rozmawiało, Marka się nie bało. Przede wszystkim nie miało się w stosunku do niego jakichś oporów, nie było problemów w kontakcie z nim, mimo że można powiedzieć, że miał swoje własne zasady. Myślę, że po zajęciach na religii, kiedy zaczął się otwierać, zaczął dyskutować z księdzem, który nas sprowadził w klasie trzeciej, i później to chyba zaczęło się w nim rozwijać i zaczęło się robić takim głębszym wezwaniem w stronę Boga. I on po prostu w trzeciej klasie poszedł na wakacje razem z nami, a w czwartej już nie wrócił. I dowiedzieliśmy się ku ogólnemu zdziwieniu, że Marek wybrał drogę do seminarium. Nie, 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 to nie tak było. Marek pojechał dla towarzystwa. No i okazało się, że wrócił do domu. No i po prostu powiedział mi, że złożył dokumenty. Musi je tylko uzupełnić, ponieważ nie ma jeszcze 18 lat. Złożył dokumenty, wstępuje do zakonu. Lubił sztukę, lubił film, lubił teatr. Często w swoich nawet takich teologicznych poszukiwaniach próbował odnosić się właśnie do sztuki, zwłaszcza do filmu i do teatru. Wydarzenie, które wraca, to jest takie. Marek, człowiek niezwykle wysportowany. Graliśmy w piłkę, kiwka, dribbling, prawda, gol. No i w którymś momencie, pierwsze, drugie podanie, ja nie bardzo nie dochodzę do tej piłki. W którymś momencie Marek opieprza mnie. Uwaga, uwaga. Kleryk opieprza swojego wychowawcę. Nie? Sytuacja dziwna na boisku. Klerycy grają, a
i co teraz on powie? No ja mówię, no kolego, ja cię przywołuję do porządku, choć też mi głupio było, bo Marek miał rację pod względem sportowym. Marek był w tej dobrej sytuacji, że on był zawsze posłuszny. A w zakonie przede wszystkim posłuszeństwo. Zawsze był pracowity, pomocny, a w zakonie tego się wymaga. Za 2 tygodnie najpóźniej był egzamin z teologii moralnej. I on wchodzi lekko poddenerwowany. Nie wiem, czego się spodziewa. Ja mówię, proszę usiąść, wyciągnąć tezę. No i on wyciągnął tę tezę i odpowiedział na tezę. Znakomicie odpowiedział na tę tezę. I potem po zakończonym egzaminie ten Marek przychodzi sam jeden do mnie i mówi tak: księże Kadaeto, ja bardzo dziękuję za ten egzamin i raz jeszcze przepraszam za tą sytuację, która była na boisku. To do mnie wraca, to znaczy, bo to mówi o jego wielkości, że potrafił chłopak przemóc się, nie? Nie mógł opuścić terenu Łodzi, żeby pojechać na maraton, który już był organizowany wtedy w Poznaniu. Odbywały się wtedy maratony we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku. I po 2 latach w Łodzi zorganizowano maraton. Ten maraton odbywał się przez kilka lat i na tym pierwszym łódzkim maratonie Ryba pobiegł. Był to czas poniżej 3 godzin. To jest naprawdę bardzo dobry rezultat dla zawodnika, który trenuje nie jako zawodowiec, tylko jako amator. Ja tak się zastanawiałem kiedyś, czy to, że on poszedł do zakonu, no to był na pewno jego wybór i tutaj nie było żadnego wpływu, że tak powiem, sportu. Ale to, że poszedł do klasztoru, do Salezjan, czy to nie było wpływem tego właśnie, że on uprawiał ten sport? No bo przecież Salezjanie zajmują się wychowaniem poprzez, między innymi poprzez sport młodzieżowy. Tunezja była jedną z możliwości, którą wtedy można było wybrać. I Marek wybrał Tunezję. Jadąc do kraju islamskiego, każdy z jadących, z wybierających, każdy z misjonarzy ma świadomość tego, po co jedzie. Rzeczywiście, kiedy jechałem do Tunezji, bałem się, bo różne historie były opowiadane, że to jest kraj policyjny, że nie będę się mógł zbytnio ruszać z domu. I przyznam się szczerze, że kiedy sobie zadawałem pytanie, czy dam radę, czy chcę tak, z tą wizją, którą ktoś mi gdzieś tam namalował Tunezji, to mówię, dobra, dam radę, naprawdę. Szedłem jak na wojnę, a potem się okazało, że realia były zupełnie inne. Markowi poza mury, poza pokoje, w których zajmowali z braćmi, nie wolno było nawet z koloratką wychodzić, ponieważ on nie miał ewangelizować, on miał tam być. Dla mnie to jest taka, że tak nazwę, czysta jezusowa miłość. Bez tej szkoły salezjańskiej te dzieci byłyby analfabetami. Ta szkoła powodowała, że ci ludzie innej religii, agresywni zresztą wobec chrześcijaństwa, jakieś tam setki dzieci, a może w tysiące przez te lata, po prostu inaczej żyje. I to jest całe powołanie, nic za to się nie ma. To jest czysta miłość, bo tam się nawet nie zdobywa wyznawców chrześcijaństwa. Tam po prostu się jest dla nich i tworzy się im szkołę. Nie zna pan tych ludzi, widzi ich pan pierwszy raz, a oni się, jak to się mówi, od ucha do ucha uśmiechają. Pomocni, życzliwi, przebaczający. Tam jest ogromna, ogromna miłość do dzieci. To widać na każdym kroku. Ogromny szacunek, właśnie tego to moglibyśmy się w sumie nauczyć od Tunezyjczyków. Szacunek do ludzi starych. On zachował w sobie coś w rodzaju takiej dziecięcej wrażliwości, co też pomagało mu na pewno znaleźć wspólny kontakt z tymi dziećmi.